Szanowni Państwo, witam wszystkich zebranych i otwieram 37. sesję Rady Gminy Hajnówka. Pozwólcie Państwo, że dalszą część sesji poprowadzę na siedząco. Witam serdecznie na naszych obradach panią wójt Lucynę Smoktunowicz. Witam panie i panów radnych. Witam pana sekretarza Aleksandra Kulika. Witam panią skarbnik Marzenę Kublik. Witam panią mecenas Katarzynę Tomaszuk. Witam kierowników referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Hajnówka oraz pracowników gminy obecnych na dzisiejszych obradach. Witam panie i panów sołtysów, pracowników telewizji kablowej oraz wszystkich, którzy śledzą nasze obrady za pośrednictwem telewizji kablowej. Uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informuję, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internetu, a nagranie sesji zamieszczone zostanie na stronie Gminy Hajnówka. Uczestnictwo w sesji jest jednoznaczne z upublicznieniem wizerunku i danych osobowych. Stosowana klauzula informacyjna zamieszczona została na stronie Urzędu Gminy Hajnówka oraz na drzwiach sali obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam 13 radnych. Jest to ilość, przy której Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy, proszę Państwa, teraz do przedstawienia porządku obrad. Jeszcze tylko mam małą taką prośbę. Proszę o wyłączenie wszystkich telefonów komórkowych. Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Informacje przewodniczącego Rady o zatwierdzeniu protokołów z 35. i 36. sesji Rady Gminy. Punkt 4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji, zapytań między sesjami. Punkt 5. Informacja wójta gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Punkt 6. Powzięcie uchwał. Punkt 6.1. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Punkt 6.2. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Gminy. Punkt 6.3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie opracowania ponad lokalnej strategii rozwoju gmin powiatu hajnowskiego i powiatu hajnowskiego na lata 2022-2030. Punkt 6.4. W sprawie przyznania parafii prawosławnej pod wezwaniem Wniebostąpienia Pańskiego w Nowoberezowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Hajnówka. Punkt 6.5. W sprawie przyznania parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Hajnówka. Punkt 6.6. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka. Punkt 6.7. W sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Punkt 6.8. W sprawie przyjęcia raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Hajnówka na lata 2019-2029 za lata 2021-2022. Punkt 6.9. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Hajnówka.
punkt 6.10 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2023-2025 w Hajnówce. Punkt 7. Zapoznanie się z informacją z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych od grudnia roku 2022 do maja roku 2023. Punkt 8. Stanowisko i wnioski Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków Gminnego Funduszu Alkoholowego oraz Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w latach 2021-2022. Punkt 9. Pytania i wolne wnioski. Punkt 10. Zamknięcie obrad 37. sesji Rady Gminy Hajnówka. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo, Pani Wójt. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałam w tym miejscu wnieść dwie autopoprawki do uchwał 6.4 i 6.5. Zmiany, jakie zostaną wprowadzone, nie wprowadzą zmian w porządku obrad, tylko zostanie dopisana data w paragrafie pierwszym w każdej z uchwał. I chciałam przedstawić autopoprawkę. Przepraszam, Pani Wójt. Pani Wójt, rozpoczęła Pani referowanie i powiedziała, że nie zmieni on tutaj porządku obrad, bo tu Pani go nie wstawia, a więc ja przepraszam, dojdziemy do tej uchwały i Pani wtedy to przeczyta poprawkę, w którym to paragrafie się wstawia tą zmianę. Dobrze. Ponieważ od tego zależy jakby procedowanie porządku obrad. Dobrze. Tu nie ma żadnej zmiany, a więc nie podlega to zatwierdzaniu i przechodzimy teraz do następnego Dobrze. Punktu. Więc przedstawię w punkcie 6.4, 6.5. Dziękuję bardzo, Pani Wójt. Teraz przechodzimy do punktu następnego. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o zatwierdzeniu protokołu z 35. i 36. sesji Rady Gminy. Do dnia dzisiejszego do Biura Rady Gminy, jak również do przewodniczącego, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące protokołu 35 i protokołu 36 sesji Rady Gminy, a więc protokoły zostają zatwierdzone. Przechodzimy do punktu 4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań między sesjami. Informuję, że do dnia dzisiejszego od poprzednich obrad sesji nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania. Punkt 5. Informacja wójta gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Proszę bardzo, Pani Wójt. Proszę, Pani ma mikrofon, tak? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zebranie, Szanowni Mieszkańcy. 3 miesiące od poprzedniej sesji to czas intensywnej pracy na każdej płaszczyźnie działania na terenie naszej gminy. I chciałam powiedzieć tutaj tak na początku, że odbyło się zebranie z mieszkańcami Trywieży i został wybrany nowy sołtys, pan Roman Sołowianiuk. Nie wiem, czy dzisiaj jest obecny, także powitajmy nowego sołtysa gminy Hajnówka. W okresie tym reprezentowałam gminę w licznych uroczystościach państwowych, jak też parafialnych na terenie gminy, miasta, powiatu i województwa. I myślę, że warto tu wymienić zawody ochotniczych straży pożarnych w Lipinach, koncert z okazji Dnia Matki w Nowosadach, piknik rodzinny z okazji stulecia parafii katolickiej w Hajnówce, festyn zdrowia zorganizowany przez Bractwo Prawosławne w Hajnówce, piknik rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Dubinach, piknik leśny w Nadleśnictwie Hajnówka, białoruski festyn ludowy w Trywieży, festyn charytatywny w Lipinach. Uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego w Dubinach. Reprezentowałam gminę w obchodach Dnia Wojska Polskiego. Uczestniczyłam również w uroczystościach w gminach Milejczyce, Siemiatycze i Mielnik. Wyjeżdżałam do Warszawy na konferencję na zakończenie realizacji projektu Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowiecka.
Brałam też udział w integracyjnym posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. Dwukrotnie uczestniczyłam w Radzie Społecznej SPZOS Hajnówka. Odbyło się też walne zebranie Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska w Bielsku Podlaskim oraz podpisałam porozumienie Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, w skład którego weszło 31 jednostek samorządu terytorialnego. I tu chcę powiedzieć, że to partnerstwo jest niezbędne przy aplikacji o środki unijne przy najbliższych jakichś rozdaniach. Podpisałam umowę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem, które otrzymało dotację w wysokości przeszło 28 tysięcy. W remizie strażackiej zostanie wykonana brama z drzwiami przejściowymi i napędem elektrycznym. Odebrałam kolejne wsparcie dla jednostek straży pożarnej w naszej gminie. Kwota 20 tysięcy złotych i będzie przeznaczona na OSP Orzeszkowo na zapewnienie gotowości bojowej. W dniu wczorajszym były przekazane kolejne środki, bodajże po 25 tysięcy złotych. Nie mogłam pojechać, ponieważ rozdanie było w Goniądzu i wsparcie otrzymało jednostki z OSP Orzeszkowo oraz Nowokornino. Uczestniczyłam w konferencji prasowej dotyczącej rządowego programu odbudowy zabytków. Senator Jacek Bogucki odwiedził naszą gminę i przekazał promesy na remonty cerkwi, zaznaczam, na terenie naszej gminy. Wkład własny zapewnią same parafie z własnych środków. I tutaj, szanowni państwo, muszę przybliżyć nieco sytuację rozdzielania środków na parafie. W związku z tym, iż na terenie naszej gminy mamy kilka parafii, a przy pierwszej edycji z rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład zostały złożone 4 wnioski. Były to wniosek z parafii Nowoberezowo, parafii w Dubinach, parafii jeszcze raz w Dubinach na remont jednej cerkwi, natomiast jeden wniosek był na remont kapliczki za miejscowością Dubiny oraz wniosek parafii w Orzeszkowie. Moi drodzy, tu muszę wyjaśnić i doprecyzować sposób przyznawania środków na remonty zabytków. W maju tego roku, 29 maja, uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego przyznała środki, bo one są rozdawane co jakiś czas. Była to mniejsza pula i wtedy rozdaniem środków zajął się sam, że tak powiem, wojewoda. Wojewoda sam osobiście nie zajmuje się tym, ale były rozdawane środki na szczeblu wojewódzkim. I wtedy otrzymaliśmy, ponieważ my jesteśmy informowani o wszystkim, przepraszam, nie wojewoda, tylko z Urzędu Marszałkowskiego. I uchwała zawierała listę przyznanych środków i parafia w Dubinach otrzymała 50 tysięcy złotych na renowację 3 okien i 2 drzwi bocznych, renowację, malowanie krat ozdobnych oraz 6 tysięcy na ułożenie warstwy wierzchniej z regularnych płyt granitowych o powierzchni antypoślizgowej płomiennej i to było na krynoczkę. Kiedy przyszło do rozdania kolejnych środków i była bardzo duża pula środków przeznaczona, środki te zostały rozdysponowane z Urzędu Wojewódzkiego w teren. I tak można było składać środki znowu do Urzędu Marszałkowskiego, do starostwa i do gmin na terenie naszego województwa. Ze względu na to, że była to duża pula środków i było wiadomo, że będzie dużo wniosków, nie można było złożyć wszystkich środków w Urzędzie Marszałkowskim i dlatego one zostały rozdysponowane w teren. I z tego miejsca chcę powiedzieć, że okazało się, że kwota, jaka została złożona przez nasze parafie, przekraczała ponad 2 miliony,
Natomiast gminy miały otrzymać kwotę tylko i wyłącznie 1 000 000 zł. I dlatego ze względu na naprawdę bardzo dobrą współpracę, bardzo dobrze mi się współpracuje ze starostą Hajnowskim, poszłam porozmawiać, aby część środków, ponieważ powiat dostał z racji, że swoim zasięgiem obejmuje większy obszar, uzgodniłam z tą starostą, że część środków przekażą na nasze obiekty i w taki sposób na krynoczkę dostała parafia ze środków powiatowych, parafia w Dubinach oraz parafia w Orzeszkowie. W dniu dzisiejszym będziemy podejmować uchwały o przekazaniu dotacji celowej na Nowo Berezowo i na Dubiny. Natomiast w dniu dzisiejszym również na sesji Rady Powiatu będzie procedowana jedna uchwała na przekazanie środków dla Dubin na Krynoczkę oraz dla parafii w Orzeszkowie. I tutaj chciałam powiedzieć, że ani ja nie przydzielam środków, ani pan starosta, tylko to jest przeznaczona jakaś kwota w teren i to jest kwestia tego, jak zdobyć najwięcej na gminę i najwięcej na powiat pieniędzy i polega to na naszych porozumieniach. I z tego miejsca chciałam jeszcze powiedzieć, że w momencie, kiedy po konferencji odbyło się spotkanie pana senatora Boguckiego w terenie z naszymi parafiami, zostały przekazane środki na modernizację, że tak powiem, bo to jest remont, ale będzie wykonane zabezpieczenie cerkwi prawosławnej w parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, zabezpieczenie przeciwpożarowe cerkwi filialnej pod wezwaniem apostoła i teologa Jana Teologa i to jest kwota 900 000 zł. Rozumiem, że ta kwota jest duża, ale proszę Państwa, remonty można wykonać częściowo i etapami, natomiast zabezpieczenia całościowego, przeciwpożarowego nie da się wykonać częściowo i stąd ta kwota jest taka duża. Również pan senator Bogucki przekazał dla parafii w Dubinach kwotę na dofinansowanie 69 038 zł 70 groszy. To jest na remont kapliczki grobu bazyleckich w Dubinach. Natomiast nie senator, jeżeli przekazał, to są środki z rządowego. Przepraszam bardzo, przepraszam. Panowie radni, pani wójt skończy i ja udzielę głosów, jeśli będziecie. Dobra, dziękuję. Pan senator, jeżeli się przejęzyczyłam, przywiózł promesy, na podstawie których możemy dzisiaj procedować przekazanie dotacji. One są podstawą do przekazania dotacji na parafię. I również została przekazana promesa o wysokości przyznanych środków na parafię w Orzeszkowie oraz kwota przyznana na Krynoczkę. I tutaj chcę powiedzieć, na Krynoczkę była to kwota dofinansowania 294 956 zł 97 groszy z powiatu, natomiast dla Orzeszkowa kwota 62 722 zł. W dniu, w którym były przekazywane promesy rano, opublikowaliśmy nowe zarządzenie, ponieważ jest kolejne rozdanie środków na zabytki i poprosiłam proboszczów parafii w Dubinach i w Orzeszkowie, aby o godzinie 14 przyjechali do Urzędu Gminy, ponieważ pula przyznanych środków na naszą gminę wynosiła 400 tysięcy. I chciałam, żeby te parafie uzgodniły ze sobą, na jakiej zasadzie będą korzystać z tych środków. I chcę tu Państwu powiedzieć, że
Parafia prawosławna w Dubinach złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 195 976 zł 82 grosze, natomiast parafia w Orzeszkowie złożyła na kwotę 194 778 zł i 98 groszy. Tak jak mówiłam, środki na remonty zabytków zostały rozdysponowane w teren, więc parafia w Dubinach złożyła również kolejny wniosek na kwotę 391 754 zł i 12 groszy w drugiej edycji w powiecie. Jeżeli miałabym podsumować, mam nadzieję, że te środki zostaną przyznane, jest to wsparcie na nasz teren dla Orzeszkowa, bo Orzeszkowo również złożyło te do nas środki, więc Orzeszkowo w roku 2023, jeżeli już będzie opublikowane, chciałam podsumować, jeżeli już będzie opublikowana lista drugiej edycji, Orzeszkowo parafia otrzymuje wsparcie 257 500 zł 98 groszy w sumie. Parafia w Nowoberezowie 900 tysięcy, które już otrzymała. Natomiast podsumowując, wszystkie dotacje z roku 2023 na parafię w Dubinach wyniesie to kwotę 1 7 726 zł i 61 groszy. Mam to podsumowane z dokumentów, które posiadamy w Urzędzie Gminy. Chciałam teraz dalej powiedzieć o swoich kolejnych działaniach na terenie w okresie międzysesyjnym. W międzyczasie wyjeżdżałam z mieszkańcami gminy do monasteru w Supraślu oraz w Odrynkach. Odebrałam ślubowanie od nauczyciela szkoły podstawowej w Dubinach, Pawła Kuszczu, który otrzymał stopień nauczyciela mianowanego. Odwiedziłam prywatny ośrodek osób przewlekle i psychicznie chorych w Nurcu, gdzie zostały przeznaczone środki zebrane na pikniku charytatywnych w Lipinach w kwocie 4109,23 zł. Przekazaliśmy również środki dla hospicjum stacjonarnego w Makówce, które były zebrane podczas pikniku stulecia parafii katolickiej w Hajnówce. Jest to kwota 1198 zł. Dziękuję wszystkim sponsorom i uczestnikom zadatki. W międzyczasie przeprowadzony był cykl warsztatów z mieszkańcami zrobienia ikon na terenie naszej gminy. Pomagałam w organizacji i prowadzeniu zajęć wakacyjnych dla naszych dzieci z gminy. W wypoczynku zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury uczestniczyło około 80 dzieci. Szanowni Państwo, oprócz tego zostały zrealizowane zadania inwestycyjne pod nazwą Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka i te zadania zostały już zakończone. Wartość inwestycji 6 855 405 zł i pochodziły ze środków z Polskiego Ładu i w ramach zadania zostało wykonane odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nowosady do Złodzieckiego, odcinek drogi wewnętrznej Wolchowej Kładce, odcinek drogi gminnej Borysówka Olchowa Kładka, odcinek drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych, droga gminna Pasieczniki Duże Orzeszkowo, odcinek drogi gminnej Dubiny Sawiny Gród, odcinek drogi wewnętrznej w Postołowie, odcinek drogi gminnej Mochnate Dubicze Osoczne wraz z odcinkiem drogi gminnej Mochnate Borek, odcinek drogi wewnętrznej w Mochnatem, odcinek drogi gminnej Nowoberezowo-Hajnówka, od drogi powiatowej do drogi gminnej, odcinek drogi gminnej ulica Łąkowa w Dubinach, to jest mały odcinek 120 metrów, droga gminna Orzeszkowo-Wierzchowskie, droga gminna Bokówka, droga powiatowa i tam była wykonana droga w całości z wymianą podbudowy, odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Hajnówka, Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo-Hajnówka przy cmentarzu,
Odcinek drogi gminnej Dubicze-Osoczne-Chytra-Progale. Odcinek drogi gminnej Nowokornino-Grudówka. Odcinek drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce. Odcinek, tu była też całość drogi zrobiona z wymianą podbudowy. Odcinek drogi gminnej Nowoberezowo-Hajnówka. Droga gminna Bokówka, droga powiatowa cała. Dodatkowo zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach. Wartość zadania 682 tysiące 12 zł. I chciałam powiedzieć, że otrzymaliśmy jako jedna z 12 gmin, które otrzymały środki w kuratorium oświaty, gdzie w województwie podlaskim są dwie gminy, otrzymaliśmy 80 tysięcy złotych na doposażenie i modernizację istniejącej kuchni i stołówki w szkole podstawowej. Naszym wkładem był remont ścian, natomiast resztę modernizacji, doposażenie przekazana była kwota 80 tysięcy złotych. Została podpisana umowa na dowóz dzieci i w ten sposób nasza szkoła jest przygotowana do nowego roku szkolnego. Z poprzedniego Polskiego Ładu otrzymaliśmy również dotację na inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka i są to inwestycje na zasadzie zaprojektuj, wybuduj. Wartość zadania ponad 3,5 miliona i zostanie zrobiony odcinek drogi gminnej Olszyna Kolonia Wygon oraz odcinek drogi wewnętrznej Sawiny Gród Granica Lasu. Szanowni Państwo, mamy złożone kolejne wnioski na drogi na terenie naszej gminy. I tak, złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Hajnówka. Wartość inwestycji 6 300 000 zł. W ramach zadania planowane jest do wykonania rozbudowa drogi gminnej Orzeszkowo-Jagodniki, to jest do granicy z Dubiczami Cerkiewnymi, budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze, budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze-Osoczne-Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, modernizacja 6 przepompowni ścieków, modernizacja hydrantów i zasów na terenie gminy Hajnówka. Złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Hajnówka. Wartość inwestycji 7 300 000. W ramach zadania zostanie wykonane rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Orzeszkowo-Wierzchowskie we wsi Orzeszkowo, rozbudowa drogi powiatowej numer 1619B, etap pierwszy. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo-Szostakowo, wartość inwestycji 2 100 zł. To jest do granicy z gminą Czyże. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej ulica Torowa w Dubinach, wartość inwestycji bez 100 zł 5 milionów. Złożono wniosek. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach, część ulicy Torowej, wartość inwestycji 2 miliony złotych bez 100 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym 812 w Lipinach,
Wartość inwestycji 640 tysięcy złotych. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni w PGR w Nowoberezowie. Już całej nazwy nie będę do końca czytać. Wartość inwestycji około 800 tysięcy złotych. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce. Wartość zadania około 10 tysięcy złotych. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie. Już parę razy o tym czytaliśmy. W tej chwili szykujemy się do przykrywania, dlatego że robimy to siłami naszej brygady. Wartość zadania inwestycyjnego ponad 326 tysięcy. Wykonaliśmy odwodnienie ulicy Wesołej w Dubinach. W ostatnim okresie ogłosiliśmy przetarg inwestycyjny pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka. Wartość zadania około 1 900 000. Jest to przetarg unijny. Wiem, że już został upubliczniony. Wyłoniliśmy wykonawcę dla zadania pod nazwą remont drogi gminnej. Od drogi Orzeszkowo-Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie, tam będzie nałożona nakładka asfaltowa, wartość zadania przeszło 320 tysięcy, w tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie z nadleśnictwa w kwocie 100 tysięcy złotych oraz dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 172 629 zł. Złoty 72 grosze. Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa altany w Trywierzy, wartość około 8 tysięcy złotych. Budowa altany w Orzeszkowie, wartość ponad 7 tysięcy złotych. Trwają w chwili obecnej prace przy budowie altany w Wasilkowie, wartość zadania około 10 tysięcy złotych. Dokonaliśmy żwirowania dróg gminnych na kwotę około 160 tysięcy złotych. Ustawiliśmy również huśtawki w miejscowości Postołowe i Dubiny. Wartość zadania przeszło 7 tysięcy złotych. Tutaj muszę powiedzieć, że w sierpniu odbyło się spotkanie w Zarządzie Powiatowych Dróg Powiatowych w Hajnówce i została poruszona kwestia bezpieczeństwa na drodze powiatowej od Hajnówki, od Klarysek do Lipin. Dokonaliśmy dokładnej analizy stanu dróg, to jest uwarunkowań technicznych zjazdów do przyległych posesji istniejącej infrastruktury w drodze, która musiała być przebudowana. Zaznaczę, w drodze istnieje kanalizacja, wodociąg, sieć gazowa. Wstępnie zaplanowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy tej drogi powiatowej, tego odcinka. I w planach jest wykonanie jezdni z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, szerokość minimum 6 metrów, w chwili obecnej jest tam 5 metrów, z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji nawierzchni. Przebudowa skrzyżowań w ciągu przedmiotowego odcinka oraz zjazdów w zakresie niezbędnym do dostosowania wysokościowego. Planowane jest wykonanie stałej organizacji ruchu uwzględniającego strukturę rodzajową ruchu, uwzględniając szczególnie ruch rowerowy i pieszy. Gmina zamierza partycypować w kosztach modernizacji, dlatego że mamy część dróg powiatowych na terenie gminy Hajnówka, gdzie mieszkają nasi mieszkańcy przy drogach i mają naprawdę problem, bo te drogi stwarzają jakieś niebezpieczeństwo i na dzień dzisiejszy to będą prace projektowe. Problem jest z przebudową całości drogi, dlatego że koszt wyniósłby taki, jak czytałam, cała infrastruktura musiałaby być przebudowana i szanowni państwo, to sięgnęłoby rzędu około 30 milionów złotych na ten odcinek, więc będą projektanci pracować nad tym, jak poszerzyć drogę, żeby nie spowodować zalewania sąsiadujących posesji.
Z tego miejsca chciałam jeszcze powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, muszę wyjaśnić sprawę, żeby nie było niejasności, trwają procedury odnośnie budynku po byłej szkole podstawowej w Nowokorninie. I w związku z tym, że jest zainteresowanie tym budynek ze strony wojska, a chcę powiedzieć, nie podejmuję decyzji samodzielnie. W zeszłym roku, 17 marca, odbyła się Komisja Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i tam była przedstawiona nieruchomość do sprzedaży, była zaopiniowana i obwieszczenie o tym, wykaz cały wisiał od 26 października do 7 grudnia 2022 roku. Był właśnie podany do publicznej wiadomości wykaz wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących majątek gminy. I 7 lipca tego roku dokonaliśmy aktualizacji wyceny tego budynku i na dzień dzisiejszy wynosi to kwota 1 111 330 zł. Grunt o powierzchni, w tym grunt o powierzchni hektar 94 to wartość 256 tysięcy zł. Obiekt o powierzchni zabudowy 556,5 metra kwadratowego, powierzchnia użytkowa 852,6 metra kwadratowego, wartość 855 330 zł. Na poprzedniej sesji w maju przedstawiałam, że zwróciło się do nas wojsko z wnioskiem o przekazanie budynku nieodpłatnie na cele obronne. Przedstawiłam swoje stanowisko, że nie jestem za tym, żeby oddać budynek za darmo i wiem, że Państwo radni również byliście za tym, aby budynek szedł na sprzedaż. W chwili obecnej trwa procedura wyceny przez wojsko i jeszcze budynek nie jest sprzedany i kiedy wojsko dokona swojej wyceny, przyjeżdżają, sprawdzają i plany, i stan budynku, dopiero wtedy rozpocznie się jakaś procedura sprzedaży. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć tutaj, że na terenie gminy Hajnówka mamy wojsko w Świetlicy, w Rzepiskach i w najbliższym czasie pojawi się wojsko również w Dubinach. Są to działania dla zabezpieczenia terenów przygranicznych. Budynek w Rzepiskach nie został przekazany za darmo. Sporządziliśmy umowę użyczenia, tak, pani Olku? Umowę użyczenia i wojsko dla nas będzie płacić. Tak samo w chwili obecnej, zanim zostanie sprzedany budynek na cele obronne, pojawi się wojsko w Nowym Korninie, również będą płacić nam za użytkowanie. Staramy się pozyskać jak najwięcej w związku z tym środków dla gminy Hajnówka. I tutaj chciałam powiedzieć, że od 12 sierpnia, to jest od soboty, bardzo często jeździłam po terenie gminy Hajnówka i po terenie miasta. I mój ruch samochodem służbowym był związany z wykonywaniem obowiązków służbowych. W związku z tym, że jestem przewodniczącą zespołu gminnego zarządzania kryzysowego, wszelkie obowiązki typu obronnego, kontaktów z wojskiem wykonuję sama osobiście lub wspiera mnie pan sekretarz Aleksander Kulik. Myślę, że to jest wszystko, co chciałam przekazać. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak dużo zajęłam czasu, ale chciałam, żebyście Państwo o wszystkim wiedzieli. Dziękujemy, pani wójt, za przedstawienie obszernej informacji. I teraz proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytanie celem uzupełnienia
czy jeszcze jakieś tam ewentualnie wątpliwości, wyjaśnienia dotyczących tych zagadnień, które poruszyła pani wójt. Proszę bardzo, pan radny Wiktor Grygoruk. Z tego, co pani tam przedstawiła odnośnie nieruchomości szkoły podstawowej w Nowokorninie, pani tam powiedziała, że oceną wartości zajmą się przedstawiciele wojska. I cel przeznaczenia tej nieruchomości ma być dla wojska. Dlaczego? Właśnie moim zdaniem to wycena tej nieruchomości przez wojsko nie będzie obiektywna. Nie lepiej by było powołać jakiegoś niezależnego rzeczoznawcę, który by wycenił wartość tak niezależnie i wtedy można byłoby skonfrontować z wyceną wojska i jakąś cenę tej nieruchomości wybrać taką rozsądną. To jest moje zdanie tylko. Dziękuję panie przewodniczący Komisji Opieki Społecznej i Oświaty i Ochrony Środowiska. Ja jeszcze może tutaj też taką mam małą sugestię, ponieważ tak jak pani wspomniała, my na poprzedniej radzie dyskutowaliśmy na ten temat i wycena była zrobiona. Ja tutaj tylko jakby tutaj patrzę na taką sytuację, że wiadomo, ten co sprzedaje chce sprzedać jak najlepiej, ten co kupuje chce kupić jak najtaniej. I myślę, że tak, przetargu to nie było, czyli ta kwota, która była u nas naszą wyceną, to jest dla nas kwota, która obowiązuje, bo gdyby był przetarg pierwszy, to rozumiem ewentualnie jakieś tam zmiany tej ceny. Myślę, że w takim kierunku pani wójt idzie, ponieważ na tamtej poprzedniej komisji stanowisko rady jasne było, że nie przekazanie nieodpłatnie, a sprzedaż. Natomiast obserwując w ogóle działania w naszym kraju i tak dalej, tak trochę dreszcze mnie chodzą, bo nie wiem, czy czasami na dniach nie może się ukazać jakieś, załóżmy, rozporządzenie o przekazaniu. A więc jeszcze takie pytanie, dopytowuję panią wójt, ponieważ powiedziała pani wójt, że jest z nimi spisana umowa użyczenia. A ja pytam, dlaczego umowa użyczenia? Wiem, że pani powiedziała, że jest za odpłatnością. A dlaczego nie umowa wynajmu lub... No ja usłyszałam, co pani wójt powiedziała, to jest umowa użyczenia. Przy umowie użyczenia są inne jak gdyby zasady, przy umowach wynajmu są inne. A więc tylko chciałabym uzyskać, czy to jest użyczenie, czy to jest wynajem. Dziękuję bardzo. Mogę już udzielić odpowiedzi? Tak, proszę bardzo pani wójt. Chciałam powiedzieć, tutaj odnieść się do wypowiedzi pana radnego Wiktora Grygoruka. My mamy niezależną, mamy rzeczoznawcę, który wyceniał już dwukrotnie nasz majątek i tak jak powiedziałam, jest aktualizacja z 7 lipca 2023 roku i to jest kwota 1 111 000, już z pamięci teraz nie pamiętam groszy. Natomiast wojsko dokonuje swojej wyceny. Ja nie wspomniałam i nie powiedziałam, że my przekażemy za mniejszą kwotę, z tym, że chcę powiedzieć, że pisma, które do nas tam szły i rozmowy, jakie pan sekretarz prowadził, i ja osobiście prowadziłam, było do mnie powiedziane, że pani wie, że my możemy zabrać. Wiem, gdyby, nie daj Boże, zmieniła się jakaś sytuacja, czy rząd podejmie decyzję, ta nieruchomość będzie mogła być zabrana. Ja nie mówię, że zostanie zabrana, ja po prostu będę robić wszystko, żeby nie przekazać za darmo, ale pierwsze rozmowy były w kierunku przekazania, abyśmy przekazali za darmo nieruchomość. Postawiłam kategoryczne nie i napisaliśmy stosowne do pana sekretarza, poprosiłam, żeby przygotował pismo,
że wójt gminy Hajnówka nie wyraża zgody na przekazanie nieodpłatne. I dlatego jeszcze nie wiemy, jaka wycena będzie wojska, więc na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, bo panie radny, ja myślę, że może się okazać, że ich wycena nawet będzie większa od naszej. Moi drodzy, mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, przepraszam za swoje przejęzyczenie odnośnie umowy użyczenia, co powiedziałam. To jest umowa najmu. Szanowni Państwo, za budynek, w którym nie ma prysznicu, uzyskaliśmy po naszych naprawdę twardych negocjacjach 500 zł netto za dzień. Jedna sala i kuchenka. I w tym roku dopiero zrobiliśmy łazienkę bez prysznicu, więc my negocjujemy z wojskiem twardo. Negocjujemy bardzo twardo stawkę za budynek, w który jest, bo nie jest przystosowany, powiem, do zamieszkania w Korninie i do czasu, zanim wojsko na przykład nie kupi, bo może się rozmyślić i wcale nie kupić. A jeżeli wejdzie wojsko do nas, tam również będą płacić stawki dzienne. Na dzień dzisiejszy nie będę mówić, dlatego że nie mam podpisanej umowy jeszcze. Jak będzie podpisana, jakie to będą stawki za dzień pobytu wojska, wtedy na pewno podamy do publicznej wiadomości, ponieważ wszystko przekazujemy za swoje przejęzyczenie. Bardzo przepraszam. Umowa najmu. Dziękuję bardzo, pani wójt. Mimo wszystko jeszcze jakby mi się tutaj nasunął taki wniosek w tym momencie, no rozmawiamy o tych właśnie szkołach, może należałoby się nam zastanowić, ale tutaj są pracownicy poszczególnych referatów gminy, którzy tym się zajmują, jest pani wójt i pan zastępca wójta, pan w osobie pana sekretarza. Przecież to są piękne tereny i tereny rolnicze. Może myśmy zrobili takie coś, moglibyśmy chyba zrobić. Po prostu dokonać podziału tej działki, bo tak jak Państwu wspomniałam, my możemy naprawdę się przebudzić i to nie będzie nasza szkoła. No i dobra, natomiast tam jest prawie 2 hektary pola, my możemy swobodnie rozdzielić to i przynajmniej sprzedamy, wystawimy, a na pewno rolnik, bo rolników jest rozwijających się, chętnie takie grunta wykupi, bo się orientuje, bo to jest niedaleko, jeśli chodzi o Nowo Brezowo, no to hektar pola w Nowym Brezowie w tej chwili jest sprzedawany po 60 tysięcy. To jest tylko moja taka mała jakby sugestia. Nie wiem, czy to jest możliwe, jeśli chodzi o sprawy prawnicze, ale myślę, że można by było nad tym się zastanowić. Dziękuję bardzo. Czy mogę uzupełnić? Proszę bardzo, pani wójt. A w tym miejscu muszę powiedzieć taką rzecz. Te 2 hektary ziemi to jest również ten grunt tutaj, na którym jest posadowiony budynek i z boku tutaj, co był plac zabaw. Jeżeli byśmy, bo były swego czasu takie plany, jakby oddzielić i sprzedać działkę oddzielnie, a w momencie, kiedy byśmy odebrali grunt i wystawili do sprzedaży tylko budynek szkoły, wojsko nie będzie zainteresowane, więc możemy sprzedać hektar ziemi czy hektar 20 i pozostaniemy, ale to ja tylko tak mówię i wtedy pozostaniemy z budynkiem, który będzie niszczał, bo niszczeje w dalszym ciągu, dlatego że wojsko potrzebuje zaplecza terenowego, żeby mógł wylądować helikopter, żeby mogły przyjechać jakieś samochody, więc jeżeli pozostawimy, to ja tylko tak mówię, jak trwają rozmowy na dzień dzisiejszy, ponieważ oni są zainteresowani naszym budynkiem tylko i wyłącznie dlatego, że jest zaplecze terenu obok. Dziękuję pani wójt. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. To jest powzięcie uchwał. Chcę Państwu powiedzieć, że wszystkie uchwały
tutaj, które będziemy procedować w dniu dzisiejszym, od uchwały 6.1 do uchwały 6.10 były przedmiotem obrad na Komisji Rolnictwa Finansów, przepraszam, były procesowane i omawiane na wszystkich komisjach, które odbywają się przed sesją. A więc proponowałabym dla Państwa w ten sposób, że są dzisiaj sołtysi, to może w ten sposób byśmy zrobili, że tak, będziemy czytać daną uchwałę. Osoba, która jest bezpośrednio przygotowująca daną uchwałę, uzasadnienie tutaj odczyta czy przedstawi, tak żeby słyszeli właśnie Państwo sołtysi i inni pracownicy, którzy nie uczestniczyli w sesjach. No i oczywiście ktoś będzie chciał jeszcze zabrać jakieś dyskusje czy pytania, to również to zachowamy. Tylko mówię to dlatego, że nie chciałabym przy każdej uchwale po prostu jakby wypowiedzi poszczególnych komisji. Ale jeśli ktoś będzie życzył i miał takie życzenie, no to na pewno otrzyma głos. Przechodzimy do powzięcia uchwał. Punkt 6.1 to jest w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. I proszę bardzo pani skarbnik o uzasadnienie do wprowadzanych zmian. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Hajnówka na 2023 rok dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 710 572 zł. W zakresie planu wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 43 300 zł oraz zwiększenia o kwotę 3 753 872 zł. Wysokie wartości zmian wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Polskiego Ładu, środków unijnych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotą po stronie dochodów w wysokości 33 970 737 zł, zaś po stronie wydatków w wysokości 34 828 424 zł. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianom. Przychody zamykają się kwotą 1 615 241 zł, zaś rozchody 757 554 zł. Wynik finansowy pozostał bez zmian. Projekt uchwały był przedmiotem obrad poszczególnych komisji, zatem proszę o powzięcie niniejszej uchwały. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę, a więc przechodzimy, proszę Państwa, do procedowania, czyli poddaję pod głosowanie uchwałę z dnia 31 sierpnia 2023 Rady Gminy Hajnówka w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o przyciśnięcie i podniesienie ręki. Technika nam zawodzi. Jeśli będzie taka sytuacja, że nic tam nie zadziała, to przejdziemy do głosowania ustnego. Pani obsługująca radę przygotuje listę obecności. No ale myślę, że nie będzie to konieczne, że może pani informatyk poradzi z tym problemem i pan radny będzie mógł oddać głos elektronicznie. Pani Tosiu, wkradł się tutaj błąd, u pana skiepki nie ma tej uchwały, a więc proszę bardzo przedstawienie mi list wszystkich radnych lub przynajmniej na podstawie obecności chyba, bo
bo tak w ten sposób będę musiała. Będziemy głosować technicznie, nie komputerowo. Będę czytać po kolei nazwiska i będę zapytywać, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. I pani prowadząca obsługę zaznaczy. I wtedy państwu powiem, czy uchwała została podjęta, czy nie podjęta. To co, przechodzimy do tradycyjnego głosowania. Poprzez wyczytowanie Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj. Jestem za. Grygoruk Wiktor. Jakubowska Katarzyna. Janowski Michał, nieobecny. Kot Jarosław, nieobecny. Kraśko Jan. Jestem za. Owerczuk Michał. Skiepko Anatol. Skiepko Monika. Sokół Mariusz. Stepaniuk Helena. Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmiejko Mikołaj. A więc uchwała została podjęta. Wszyscy obecni radni byli za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do następnej uchwały. Tylko dopytam pań, czy już u pana sprawdzić musimy, tak? Czyli na razie nie wiemy, jakie to będzie głosowanie. Dobrze. Przechodzimy do następnej uchwały. To jest uchwała z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie udzielania pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta. Proszę o uzasadnienie i wyjaśnienie bliżej tematu pana sekretarza gminy, pana Aleksandra Kulika. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Uchwała dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 17 630 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Gminy Hajnówka. W dniu 18 maja 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy pismo Urzędu Miasta Hajnówka w sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem administracyjnym Urzędu Miasta. Sprawa przebudowy parkingu za budynkiem zgłaszana była przez Urząd Gminy, jak i Starostwo Powiatowe, jednostki korzystające wspólnie z Urzędem Miasta Hajnówka z terenu parkingu na pojazdy tych jednostek ze względu na ograniczoną, jak na dzisiejsze czasy, miejsca parkingowe. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 września 1999 roku strony porozumienia, to jest Urząd Miasta, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe, będą uczestniczyć we wszystkich kosztach prac remontowych i inwestycyjnych budynku i otoczenia. I zgodnie z artykułem 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 220 ustawy o finansach publicznych proponuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie 17 630 zł w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Bo nie widzę, a więc spróbujemy głosowania komputerowego, elektronicznego i poddaję pod głosowanie uchwałę z 31 sierpnia 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta. Kto z państwa jest za? A więc niestety musimy znowu głosować tradycyjnie. Będę odczytywać po kolei nazwiska. Państwo będziecie wypowiadać klauzulę. Czy jesteście za, przeciw, czy się wstrzymujecie? Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj. Jestem za. Grygoruk Wiktor. Jakubowska Katarzyna.
Kraśko Jan, Owerczuk Michał, Skiepko Anatol, Skiepko Monika, Sokół Mariusz, Stepaniuk Helena, Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmieńko Mikołaj. Uchwała została podjęta. Ogłaszam 5-minutową przerwę, ponieważ może zostanie naprawione głosowanie elektroniczne.
Wznawiamy obrady 37 sesji Rady Gminy Hajnówka. Już wydaje nam się, zaraz sprawdzimy, że zadziałała technika i będziemy głosować za uchwałą właśnie w sprawie udzielania pomocy finansowej. Już teraz się zagubiłam, czy była ta uchwała? No jak tu nie ponumerowane, wiesz. Nie, imienne głosowania, proszę Państwa, odbyły się dwóch uchwał. Zaraz. No ale wiesz, nigdy nie ponumerowane. Przechodzimy do głosowania uchwały nr 37 z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie opracowania ponadlokalnej strategii rozwoju gmin powiatu hajnówskiego. Proszę Państwa, jeśli była procedowana, to przepraszam, nie mam numeru. No to nie wprowadzajcie mnie radni w błąd, bo jedna strona mówi, że była, druga strona mówi, że nie była. Pani prowadząca, opiekująca się naszą sesją, była ta uchwała podejmowana czy nie? No czyli niestety radni czytam dobrze i proszę nie wprowadzać w błąd. Ponownie czytam. Uchwała z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie opracowania ponadlokalnej strategii rozwoju gmin powiatu hajnowskiego i powiatu hajnowskiego na lata 2023-2030. Proszę o przyciśnięcie przycisku i głosowanie. A, no przecież pan Kulik uzasadniał. Proszę bardzo, panie Kulik, nie można robić przerwy, trzeba tak jak chłop krowie na granicy. Proszę bardzo, panie. Projekt uchwały dotyczy udzielenia Gminie Miejskiej Hajnówka pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 11 070 zł na opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju gmin powiatu hajnowskiego i powiatu hajnowskiego na lata 2022-2030. Burmistrz miasta Hajnówka pismem z dnia 29 czerwca 2023 roku wystąpił do wójta gminy Hajnówka o zgodę na partycypację w kosztach opracowania ponadlokalnej strategii rozwoju gmin powiatu hajnowskiego i powiatu hajnowskiego na lata 2022-2030. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 3 października 2022 roku teren gminy Hajnówka został objęty zasięgiem opracowania, a gmina miejska Hajnówka została wyznaczona na lidera koordynującego działania. Do opracowania strategii wybrany został wykonawca z OLP spółka z OO z siedzibą w Lodzi przy ulicy Traugutta 25 za kwotę brutto 110 700 zł. W związku z tym, że w opracowaniu strategii uczestniczy 10 jednostek, to rozliczenie finansowe z wykonawcą oraz rozliczenie ze stronami porozumienia w oparciu o równy udział w kosztach opracowania strategii wynosi kwotę 11 070 zł. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o samorządzie gminnym i artykułem 216 i 220 ustawy o finansach publicznych proponuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie 11 070 zł w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie w tym temacie? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Uchwały, którą już czytałam oczywiście, ale muszę jeszcze raz przeczytać, bo przed głosowaniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023
Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie opracowania ponad lokalnej strategii rozwoju gmin powiatu hajnowskiego i powiatu hajnowskiego na lata 2022-2030. Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze jeden radny nie oddał głosu. No proszę Państwa, nie zdała nam się ta przerwa. Powstało różnego rodzaju zamieszania. Prowadząca się pogubiła i niestety dalej będziemy głosować tradycyjnie. Także będę znowu czytać nazwiska. I będziemy wypowiadać, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj. Grygoruk Wiktor. Jakubowska Katarzyna. Kraśko Jan. Owerczuk Michał. Skiepko Anatol. Skiepko Monika. Sokół Mariusz. Stepaniuk Helena. Treszczotko Łukasz. Woroniecka Alina. Żmińko Mikołaj. Proszę Państwa, my jesteśmy jeszcze w połowie, więc ja bym proponowała, by powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Ja bym proponowała dla Pani informatyk, żeby wzięła ten komputer, opuściła nasze obrady, my będziemy dalej procedować, ale tych uchwał jeszcze zostało więcej, bo my jak podjęliśmy i może akurat uda się coś tam zrobić. Nie, Panie Skiepko, nie. A więc Pani Kasiu, proszę wziąć i zobaczyć, co tam się da zrobić. Jeśli nie, to Pani nas poinformuje, a może się akurat uda, że dwie podejmiemy, a dalej Pan Skiepko będzie swobodnie mógł pracować. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnej uchwały. To jest uchwała 6.4. W sprawie przyznania parafii prawosławnej pod wezwanie Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie w ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Hajnówka. Proszę bardzo tutaj o uzasadnienie i wprowadzenie autopoprawki, bo jak pamiętacie na początku właśnie sesji powiedziałam dla Pani Wójt, że właśnie w tym momencie wprowadzi tą autopoprawkę, o której wspomniała. Proszę bardzo Pani Wójt. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, autopoprawka dotyczy paragrafu pierwszego i przeczytam, jakie było brzmienie. W paragrafie pierwszym we wstępnej wersji było wpisane: przyznaje się dotację celową parafii prawosławnej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie z siedzibą Nowoberezowo 46 17200 Hajnówka na wykonanie prac związanych z kompleksowym zabezpieczeniem cerkwi filialnej świętego apostoła Jana Teologa w Nowoberezowie w kwocie 972 tysiące złotych, a powinno być: przyznaje się dotację celową w 2023 roku parafii prawosławnej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie z siedzibą Nowoberezowo 46 17200 Hajnówka na wykonanie prac związanych z kompleksowym zabezpieczeniem cerkwi filialnej świętego apostoła Jana Teologa w Nowoberezowie w kwocie 972 tysiące. Wprowadzenie autopoprawki do powyższego projektu uchwały nastąpiło w związku z koniecznością szczegółowego określenia roku przyznania dotacji. Zmiana polega tylko na tym, że w pierwszej linijce dopisujemy, że ta dotacja celowa w 2023 roku. Dziękuję Pani Wójt. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego proszę o odczytanie czy uzasadnienie do tej autopoprawki. Dziękuję. Do tej, znaczy uchwały po autopoprawce. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, gmina Hajnówka
w ramach rządowego programu odbudowy zabytków uzyskała dofinansowanie na realizację zadania kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filialnej świętego apostoła Jana Teologa w Nowoberezowie w kwocie 900 tysięcy złotych. Zgodnie z paragrafem 5 ust. 4 regulaminu naboru wniosków dofinansowanie może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji pochodzącego ze środków innych niż środki z programu w wysokości nie niższej niż 2% wartości inwestycji. Parafia prawosławna pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowym Berezowie, zwana dalej beneficjentem, we wniosku o udzielenie dotacji zadeklarowała wysokość wkładu własnego na poziomie 7,41%, to jest 72 tysiące złotych. Otrzymana wstępna promesa z dnia 25 lipca tego roku była podstawą do zawarcia pomiędzy gminą Hajnówka a beneficjentem porozumienia w sprawie zapewnienia wkładu własnego przez parafię. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia dalej umowy z wnioskodawcą, między wnioskodawcą a beneficjentem. Dlatego w uchwale tu występuje kwota 972 tysiące, czyli łącznie na to zadanie 900 tysięcy dotacji i 72 tysiące wkład własny parafii. Na to mamy podpisane porozumienie 72 tysiące, że parafia wniesie. Dziękuję. Dziękuję panie sekretarzu za uzasadnienie uchwały. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Skiepko. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, pani wójt, pani tu wstępnie mówiła, że Krynoczka dostała z powiatu, trzeba to podkreślić. Starosta plus powiat, reszta były z województwa, a z gminy. Przepraszam parafia. Bardzo, panie radny. Ale ja dokończę. Nie, pan nie dokończy, bo pan powinien tylko i wyłącznie wypowiedzieć się na temat właśnie uzasadnienia tej uchwały. Ja panu udzielę głosu, jak będzie pan chciał. Pani przewodnicząca, i tym właśnie chcę powiedzieć, dlaczego dubiny od gminy dostają tylko na park, na ogrodzenie przy kaplicy? A większa część idzie na Nowe Berezowo. Dziękuję. Panie radny, no i widzicie, będzie bałagan na sesji, bo nie w ogóle nie dostosowujecie się do regulaminu, nie dostosowujecie się do porządku. Pan nie rozumie. Gmina nie daje nic. To są pieniądze rządowego programu odbudowy zabytku Polski Ład. My jako radni, i pan zapewne pamięta, 8 lutego 2023 roku podejmowaliśmy uchwałę, gdzie było napisane zasady, wnioski. Proszę sięgnąć do 8 lutego, tam są podane artykuły, są ustawy, dlaczego było to robione. Gmina jest tylko jednostką, która przyjmuje te wnioski. Natomiast jeszcze raz panu powtarzam, to są pieniądze nie gminne, tylko rządowego programu odbudowy zabytków. Jak my skończymy procedowanie tych wszystkich uchwał, będzie pan chciał szczegółowo porozmawiać, dlaczego Krynoczka dostała te 20 czy 90, co pan mówi, to wówczas ja panu udzielę głosu i będę pamiętała i wtedy pani wójt jeszcze raz panu wszystko wytłumaczy. Dobrze? Także przechodzimy do procedowania tej uchwały, czyli poddaję pod głosowanie. Wobec tego jeszcze raz przeczytam treść uchwały już po zastosowaniu autopoprawki. Uchwała z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie przyznania parafii prawosławnej pod wezwanie Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytku położonych na terenie gminy Hajnówka. Kto z państwem jest za przyjęciem uchwały po wniesieniu autopoprawki przez panią wójt i uzasadnieniu przez pana sekretarza, jak pani wójt mówiła i pan sekretarz, czyli wpisanie roku 23.
Znowu biorę listę, bo przecież tradycyjnie będziemy głosować. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj. Jestem za. Grygoruk Wiktor. Jakubowska Katarzyna. Kraśko Jan. Owerczuk Michał. Skiepko Anatol. Skiepko Monika. Sokół Mariusz. Paniuk Helena. Treszczotko Łukasz. Woroniecka Alina. Żmieńko Mikołaj. Ogłaszam, iż uchwała została przyjęta. 13 osób było głosujących. 12 osób było za. Jedna osoba była przeciw, to był pan Skiepko Anatol. Szanowni radni, ja was bardzo proszę dać mi prowadzić sesję, nie podpowiadając błędnych mi informacji. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6.5. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała z dnia 31 sierpnia w sprawie przyznania parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Hajnówka, po uwzględnieniu autopoprawki pani wójt, to znaczy dopisania roku 2023. Proszę bardzo, pani wójt, o autopoprawkę. Autopoprawka do projektu uchwały, którą przedstawiła pani przewodnicząca, i tutaj również w paragrafie pierwszym, w pierwotnej wersji jest: przyznaje się dotację celową parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach z siedzibą w Dubinach, ulica Szkolna 2, 17200 Hajnówka, na wykonanie prac związanych z remontem ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach w kwocie 71 173,91 zł. A winno być po dopisaniu roku: przyznaje się dotację celową w 2023 roku parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach z siedzibą w Dubinach, ulica Szkolna 2, 17200 Hajnówka, na wykonanie prac związanych z remontem ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach w kwocie 71 173,91 zł. Wprowadzenie autopoprawki do powyższego projektu uchwały nastąpiło w związku z koniecznością szczegółowego określenia roku przyznania dotacji. Dziękuję pani wójt. Proszę bardzo, panie sekretarzu, o uzasadnienie tej uchwały. Gmina Hajnówka w ramach rządowego programu odbudowy zabytków uzyskała dofinansowanie na realizację zadania remont ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach w kwocie 69 038,70 zł. Zgodnie z paragrafem 5 ust. 4 regulaminu naboru wniosków dofinansowanie może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji pochodzącego ze środków innych niż środki z programu w wysokości nie mniej niż 2% wartości inwestycji. Parafia prawosławna pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach, zwana beneficjentem, we wniosku o udzielenie dotacji zadeklarowała wysokość wkładu własnego na poziomie 3%, to jest kwoty 2135,21 zł. Otrzymana wstępna promesa z dnia 25 lipca 2023 roku była podstawą do zawarcia pomiędzy gminą Hajnówka a beneficjentem porozumienia w sprawie zapewnienia wkładu własnego przez parafię. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą, między wnioskodawcą a beneficjentem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sekretarzu. Poddaję pod głosowanie uchwałę
w sprawie przyznania parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Hajnówka. Oczywiście po wprowadzeniu tej autopoprawki. Kto z radnych jest za lub przeciw lub się będzie wstrzymywał? Będę czytała po kolei nazwiska i proszę wypowiadać odpowiedni wyraz dotyczący jego stanowiska. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj, jestem za. Grygoruk Wiktor, Jakubowska Katarzyna, Kraśko Jan, Owerczuk Michał, Skiepko Anatol, Skiepko Monika, Sokół Mariusz, Stepaniuk Helena, Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmieńko Mikołaj. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzę do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka. Proszę bardzo pana kierownika o uzasadnienie do uchwały. Pan kierownik Golonko Andrzej, kierownik referatu inwestycji. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka wynika ze zmiany obowiązujących przepisów, które wymagają doprecyzowania częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym szczelne zbiorniki na ścieki, czyli szamba, będą opróżniane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, natomiast osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków nie rzadziej niż raz na 2 lata. Proszę o podjęcie uchwały. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj, jestem za. Grygoruk Wiktor, Jakubowska Katarzyna, Kraśko Jan, jestem za. Owerczuk Michał, Skiepko Anatol, Skiepko Monika, Sokół Mariusz, Stepaniuk Helena, Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmieńko Mikołaj. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Proszę bardzo pana kierownika o uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z artykułem 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego. W związku z nowelizacją wyżej wymienionej ustawy oraz rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych, koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Hajnówka stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Wobec powyższego, że nie ma pytań, przechodzimy do procedowania. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj, jestem za. Grygoruk Wiktor, za. Jakubowska Katarzyna, Kraśko Jan, jestem za. Owerczuk Michał, jestem za. Skiepko Anatol, jestem
Skiepko Monika, Sokół Mariusz, Stepaniuk Helena, Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmieńko Mikołaj. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała numer 37 z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Hajnówka na lata 2019-2029 za lata 2021-2022. Proszę bardzo o udzielam głosu dla pana, chyba kierownika, bo tutaj patrzę pan Hilmoniuk, ale to pan będzie pan kierownik, tak? Uzasadnienie. Tak. No to bardzo proszę. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt gminy Hajnówka jest zobowiązany do sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska. Raport przedstawia ocenę efektów z realizacji zadań wynikających w obecnie obowiązującym programie ochrony środowiska dla gminy Hajnówka na lata 2019-2029 w okresie, za który jest sporządzony, to jest za lata 2021-2022. Obejmuje przedstawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach programu i omówienie ich wpływu na stan środowiska i realizację wyznaczonych celów. Proszę o podjęcie uchwały. Przechodzimy do głosowania. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj. Jestem za. Grygoruk Wiktor. Jakubowska Katarzyna. Kraśko Jan. Jestem za. Owerczuk Michał. Skiepko Anatol, Skiepko Monika, Sokół Mariusz, Stepaniuk Helena, Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmieńko Mikołaj. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały. To jest uchwała z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Hajnówka. Proszę bardzo o uzasadnienie tej uchwały panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która weszła w życie w dniu 22 czerwca 2023 roku, w myśl artykułu 9a ustęp 15, Rada Gminy określi w drodze uchwały tryb i sposób powołania oraz odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego. Projekt uchwały został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na wszystkich komisjach, zatem proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję pani kierownik. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj. Jestem za. Grygoruk Wiktor. Za. Jakubowska Katarzyna. Za. Kraśko Jan. Jestem za. Owerczuk Michał. Za. Skiepko Anatol. Za. Skiepko Monika. Za. Sokół Mariusz. Za. Stepaniuk Helena. Za. Treszczotko Łukasz. Woroniecka Alina, Żmieńko Mikołaj. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nastąpiła obligatoryjność... Ja przepraszam pani kierownik, ja tylko przeczytam uchwałę. Uchwała z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2023-2025 w Hajnówce. Bardzo proszę panią kierownik o uzasadnienie.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nastąpiła obligatoryjność zmiany programu z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024 na program przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2023-2025. Projekt uchwały został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na wszystkich komisjach. Zatem proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Biryłko Walentyna, jestem za. Golonko Mikołaj, Grygoruk Wiktor, Jakubowska Katarzyna, Kraśko Jan, Owerczuk Michał, Skiepko Anatol, Skiepko Monika, Sokół Mariusz, Stepaniuk Helena, Treszczotko Łukasz, Woroniecka Alina, Żmińko Mikołaj. I tak, proszę Państwa, dobiliśmy jakby do końca podejmowania uchwał, czyli już nie będziemy tutaj tak długo się rozwodzić i czytać. Dalej to są informacje lub stanowiska. Ale tak jak obiecałam dla pana radnego Skiepki, jak dokończymy te wszystkie uchwały, to właśnie wypowie i tam zada swoje pytanie odnośnie tego. Proszę bardzo, panie Skiepko. A, czyli widocznie nie zrozumiałam pana chęci i proszę bardzo, pani wójt. Panie przewodnicząca, ja, bo tu jeszcze jest informacja z realizacji uchwał pana sekretarza i patrzę zalecenia pokontrolne, tak? Więc czy ja w wolnych wnioskach będę mogła odnieść się do zadanego pytania przez pana radnego? Bo wydaje mi się, że bardzo wyczerpująco wytłumaczyłam, ale przełożę to na język wiejski. Dobrze, pani wójt, dojdziemy do tego punktu, gdzie będą pytania i wolne wnioski i wtedy będzie pani po prostu udzielać informacji aż do bólu, aż już wszyscy będą wszystko rozumieli. Przechodzimy do następnego punktu, to jest punkt numer 7, zapoznanie się z informacją z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych od grudnia 2022 do maja roku 2023. Proszę bardzo, pan sekretarz. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym w okresie co 6 miesięcy wójt gminy składa Radzie Gminy informację z realizacji podjętych w tym okresie uchwał Rady Gminy. W okresie od grudnia 2022 do maja 2023 odbyły się 3 sesje Rady Gminy. Na tych sesjach podjęte zostało 33 uchwał. Realizacja ich przebiega następująca. 12 uchwał dotyczyły spraw finansowych gminy związanych z budżetem i jego zmianami, w tym absolutoryjne, i są realizowane. 3 uchwały dotyczyły spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Dubinach. Też są realizowane. 4 uchwały dotyczyły GOPS w zakresie programów rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalenia statutu, zmian w zakresie zasad i kryteriów dochodów do świadczeń socjalnych. Również są realizowane. 3 uchwały podjęte w sprawie gospodarki odpadami. Jedna uchwała została unieważniona, następnie podjęto nową, pozostałe są realizowane. 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu hajnowskiego są realizowane. 1 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady jest w trakcie realizacji. 3 uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody dla pomników przyrody przekazano do realizacji do Nadleśnictwa Hajnówka. 1 uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji do zabytków na terenie gminy Hajnówka. 4 uchwały w sprawie przyjęcia programów, strategii, zmian granic Natura 2000 są w realizacji. Szczegółowy wykaz podjętych uchwał i sposób ich realizacji był przedstawiony tu dla Państwa radnych w materiałach dotyczących sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Teraz przechodzimy do punktu numer 8.
Stanowisko i wnioski Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków Gminnego Funduszu Alkoholowego oraz Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w latach 2021-2022. Zgodnie ze statutem Rady Gminy, jak również regulaminem Komisji Rewizyjnej, poproszę Panią Przewodniczącą o końcowe odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej. Z tego miejsca chciałbym podziękować zespołowi kontrolnemu w składzie pani wiceprzewodnicząca Walentyna Bieryłko, członkowie Komisji Rewizyjnej pan Jan Kraśko, Michał Owerczyk, Anatol Skiepko i przewodniczący Komisji Oświaty pan Wiktor Grygoruk za pracę w zespole kontrolnym. Kontrola odbyła się od 19 kwietnia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku. W posiedzeniach zespołu odbyły się dwa posiedzenia zespołu kontrolnego, w trakcie których zostały sprawdzone dokumenty dotyczące działalności Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. W drugim posiedzeniu zostały sprawdzone dokumenty ze środków Funduszu Alkoholowego. W spotkaniu podsumowującym kontrolę w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach i wydatkowaniu środków Funduszu Alkoholowego w latach 2021-2022, które miało miejsce 19 maja 2023 roku, uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej i zebrani członkowie sporządzili wnioski i zalecenia kontrolne. Punkt pierwszy. Dokumentacja Gminnym Centrum Kultury w Dubinach prowadzona jest w sposób chronologiczny. Brakowało opisu w dwóch fakturach, w związku z tym poproszono o uzupełnienie brakujących opisów ze wskazaniem miejsca przeznaczenia środków i zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość opisywania faktur. Punkt drugi. W wyniku uzyskanych wyjaśnień od pani księgowej ustalono, iż noty księgowe dotyczące refundacji środków finansowych znajdowały się w oddzielnym segregatorze, którego nie okazano do kontroli. Dowody księgowe powinny zostać uzupełnione o brakujące noty. Punkt trzeci. Po sprawdzeniu dokumentów dotyczących wydatkowania środków z Funduszu Alkoholowego nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości mających wpływ na dyscyplinę finansową. W związku z powyższym odczytam teraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hajnówka z dnia 19 maja 2023 roku po przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków Gminnego Funduszu Alkoholowego oraz Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w latach 2021-2022. Na posiedzeniu w dniu 19 maja Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy sporządzonych protokołów ze spotkań zespołu kontrolnego. Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje. Dokumentacja w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest w sposób chronologiczny i prawidłowy. Stwierdzono jedynie drobne nieprawidłowości, które zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. W wyniku uzyskanych wyjaśnień od pani księgowej, pani wójt i pani skarbnik oraz na podstawie kontrolowanych dokumentów potwierdzono zasadność dokonywanych wypłat i refundacji środków finansowych. Reasumując powyższe, Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu dokumentów dotyczących wydatkowania środków będących przedmiotem kontroli nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości mających wpływ na dyscyplinę finansową kontrolowanych jednostek. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Przechodzimy do punktu pytania, do punktu dziewiątego. To są pytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Mam udzielić. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Jest pan radny Kraśko. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, pani wójt, Wysoka Rada. Ja mam takie pytanie. Czy w tym roku będzie odbierana folia rolnicza i eternit? Dziękuję. Panie radny, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale myślę, że pan kierownik Andrzej Golonko udzieli panu stosownej odpowiedzi. Co do dofinansowania na odbieranie folii, to nie ma jeszcze takiego programu, tak? Nie został on ogłoszony. Natomiast co do odbierania eternitu, to akurat złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Jeśli to dofinansowanie zostanie przyznane, to będziemy w tym roku odbierać eternit.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych ma pytania? Wnioski? Sołtysi mają? Schowała się pani sołtys z Lipin i właśnie nie widziałam. Proszę bardzo, pani sołtys z Lipin. Wysoka Rado, pani wójt, tak słuchając uważnie, ile będzie się działo w Lipinach, oj, przepraszam, w całej gminie się dużo projektów. I chciałam właśnie powiedzieć, że będzie robiona droga wewnętrzna 812 w Lipinach i droga powiatowa od Klarysek w stronę Lipin. I powstała droga, ta nowa droga Lipiny-Dubiny. I tam właśnie brakuje chodnika około 100 metrów. I wnioskuję, czy tam zgłaszam potrzeba do projektowania ścieżki rowerowej i chodnika od skrzyżowania, od drogi powiatowej w kierunku Dubin, bo tam jest po prostu chodnik urwany, a skrzyżowanie jest po prostu jest niebezpiecznie. I dobrze by było ująć w budżecie na 2024 rok. To jest mała kwota. Dziękuję bardzo. Jeszcze widzę pytanie. Może pani wójt, zanotowuje pani te pytania. Tak. Ja po kolei wszystkich właśnie sołtysów czy radnych zapytam i wtedy pani hurtowo już wszystkim odpowie, dobrze? Proszę bardzo, pani sołtys. Stopiła. Stopiła, proszę mam bardzo. Takie pytanie, taką prośbę. Czy na przykład gmina mogłaby choć raz w miesiącu nam jakiś samochód przydzielić do transportu, bo nie mamy czym dojechać. A nie tylko no Topiło i Łozice i Orzeszkowo na pewno chętnych by było. Pani sołtys. No mamy teraz problem z dojazdem. Dobrze, pani sołtys, pani wójt, zapisuję to pytanie i zaraz będzie wszystkim udzielać odpowiedzi. Po prostu, żeby tak, wie pani, nie skakać. Dobra, kto jeszcze ma jakieś pytanie, jakiś wniosek? Nie widzę. Ja jeszcze mam pytanie takie do pani wójt. Pani wójt, w międzyczasie swoich wypowiedzi przewinęło się tam takie stwierdzenie, iż miała pani posiedzenie, czy to spotkanie takie robocze, czy jak to nazwać, nie znam po prostu bliżej tematu. Chodzi mi spotkanie z panem starostą i mówiła pani o tych wspólnych inwestycjach i dofinansowaniu. Pytanie moje jest takie, czy na tym spotkaniu pamiętaliście o drodze w Nowym Berezowie, która jest drogą typowo powiatową, tak samo jak i w Lipinach. I nic nie usłyszałam z pani wójt, czy po prostu zapomnieliście o tej miejscowości, jakby nie było tego tematu. Ponieważ nie będę ukrywać, ja swego czasu rozmawiałam z panem starostą i przypominałam, że jeszcze jest droga powiatowa w Nowym Berezowie. I jakbym też tak niekoniecznie uzyskała jakąś taką konkretną odpowiedź. A czy teraz w ogóle było to wspominane, czy już nie? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa ma? Tak. Proszę bardzo, pani Katarzyna Jakubowska, radna gminy. Ja mam takie pytanie odnośnie żłobka Maluszek Tytusek, bo na ręce radnych do naszej wiadomości otrzymaliśmy wniosek, tak, o zwiększenie dofinansowań, dotacji z gminy, który tak był rozpatrzony odmownie. I otrzymaliśmy też pismo z prośbą od rodziców, tak, o zwiększenie tej dotacji. Ja tak chciałam podpytać, czy byłaby możliwość, bo rozumiem, w tym roku budżetowym, prawda, konstrukcja budżetu jest taka, że nie możemy udzielić, czy w przyszłym roku budżetowym, czyli od stycznia 2024, byłaby możliwość ujęcia zwiększonej dotacji w naszym budżecie i też tak podjęcia stosownych porozumień z gminami ościennymi, których dzieci właśnie uczęszczają do naszego tutaj żłobka. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna. Ja jeszcze tylko uzupełniając panią wypowiedź, bo pani tam jakby powiedziała, co my otrzymaliśmy na skrzynki. Otrzymaliśmy właśnie podanie, otrzymaliśmy, prawda, tych rodziców, ale otrzymaliśmy również jeszcze stanowiska wszystkich gmin naszych ościennych i tam wszystkie stanowiska były negatywne. To należy też jeszcze to powiedzieć. No dlatego właśnie chciałam właśnie tutaj prosić panią wójt o podjęcie kroków, żeby może uwzględnić w budżecie na przyszły rok i podjąć właśnie rozmowy z ościennymi gminami, bo jednak
ten żłobek tak jest jakby, no, prowadzony jest przez osobę prywatną, ale też pełni tak funkcję tak jakby żłobka w naszej gminie. No i ma naprawdę bardzo dobre opinie i wysokie notowania. Dziękuję. Jeszcze proszę tutaj pan Grygoruk Wiktor. Odnośnie stwierdzenia tego, że opinie ościennych gmin, no, z tych odpowiedzi wójtów, które przeczytałem, to wynika tak, że gmina Narewka posiada oddział żłobka w swojej, posiada oddział żłobkowy w swojej gminie. Gmina Narew jednoznacznie nie informując, czy posiada taki żłobek na swoim terenie, czy nie, odpowiedziała, że nie. Natomiast pismo wójta gminy Dubicze-Cerkiewny ja nie uznaję za odpowiedź, po prostu to nie jest pismo wójta, bo tam ono nie jest podpisane. To, co mamy w załączniku swoim załączonym. Mam pytanie też, czy my na terenie swojej gminy posiadamy inny żłobek, oddział przeszkolny, poza tym prywatnym przedszkolem w Lipinach. I nie powinniśmy właśnie, nie powinniśmy się kierować decyzjami ościennych miejsc, tylko według mnie, mam takie pytanie, czy po pierwsze, czy posiadamy inny żłobek na tym terenie swojego gminy, na swojej gminy i też czy w związku z tym pismem, czy też, bo to no, pewnie jest problem młodych ludzi, którzy mają malutkie dzieci. Zarówno gminy, a na gminie z tego co wiem, to trochę młodych małżeństw i dzieci jest. I dlatego też czy zrobione zostały jakieś sondaż, rozeznanie, czy na terenie gminy są takie maluszki, które by podlegały, no, które by i rodzice, którzy by chcieli oddać te dzieci do żłobka. No i też pytanie to dofinansowanie, czy, bo też nie rozumiem, że to miałoby dofinansowanie być za dziecko z danej gminy, a nie za jedno dziecko. I to właśnie takie mam wątpliwości, chciałbym usłyszeć na to odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Tylko tam też uzupełnię, bo pan wójt z Narwi to napisał, że korzysta z naszego, także ja tam razem czytaliśmy, ale chyba każdy rozumiał tak jak zrozumiał. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Dziękuję za pytania. Nie, ktoś tam podejmuje? Nie widzę. Pani wójt, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Jeśli pani jest w stanie teraz udzielić, tak, to pani udzieli, a tak, jeśli nie, to pani po prostu powie, że udzieli to w stosownym czasie na piśmie. Proszę bardzo. Ja tylko będę troszeczkę odpowiadać nie po kolei, tak jak padały pytania, bo muszę pogrupować. Nasunęła mi się jeszcze jedna sprawa, o której nie powiedziałam wcześniej, ale w związku z tym, że pani sołtys Nina Stopiła zadała pytanie o dowóz, my oficjalnie nie możemy sporządzić takiego dowozu. Swego czasu wspierałam, o czym pani wie, bardzo waszą miejscowość, tam i jeszcze Łozice po drodze, ale to są takie inne procedury, osoba jakaś niepełnosprawna, także o tym możemy swego czasu porozmawiać, zobaczyć jaka jest sytuacja, ale z racji tych dowozów przypomniało mi się, chcę powiedzieć, że zbliżają się wybory 15 października i w kalendarzu wyborczym jest możliwość wskazania, o czym pisałam w biuletynie i tutaj zwracam się zarówno do mieszkańców, no co prawda ci, którzy mieszkają najdalej, telewizji nie oglądają, ale do sołtysów, ponieważ tam są terminy, gdzie trzeba zgłosić do nas, do urzędu, a dokładnie do pani Tosi, gdzie zorganizować transport dowozu na głosowanie lub osoby tam, które są niepełnosprawne, chciałyby dojechać i żebyśmy zorganizowali transport. O bliższe informacje proszę zwrócić się do pani Tosi. Ja podałam tam w biuletynie telefony, pod którymi zwracać się. Natomiast do sołtysów mam taką prośbę, jak mieszkańcy będą się do was zwracać, to tak zobaczyć, ile jest osób, ponieważ my będziemy organizować, bo taki obowiązek został na nas nałożony i
Już mamy pewne wstępne rozmowy, kto ewentualnie będzie dowoził takich ludzi, bo tu trzeba będzie zgrać i godziny, i miejscowości, w jakiej kolejności wozić. To z racji tego. Natomiast panią Ninę będę prosiła do siebie. O, pani sołtys, myślę, że tutaj się nie pomylę wstępnie, nie będę dawać, żeby odpowiadał pan kierownik referatu. Ja wiem, że tam nie ma tego kawałeczka chodnika i ścieżki rowerowej, ale to jest przy tym starym asfalcie? A, przy starym asfalcie, bo myślałam, że tam kawałek przy nowym. Nie. Jeśli chodzi o te w ogóle małe, nieduże inwestycje, my już zbieramy, taką listę prowadzimy z panem Andrzejem, bo za 2 miesiące będziemy siadać do wstępnej konstrukcji budżetu na następny rok i oczywiście ten, nazwę tak, koncert życzeń jest ciągle duży, dużo robimy, ale jest dużo potrzeb. Ja ostatnio jechałam i droga jedna, gdzie na przykład, żeby ją zrobić i tak porządniej, to niestety trzeba wszczynać procedury, bo jak droga przekracza 1 kilometr, musimy uzyskiwać wszystkie pozwolenia. Nie daj Boże, droga posiada nie rów, tylko most, gdzie wpisane w dokumentach będzie, że to jest most gdzieś tam. Wtedy są jeszcze inne procedury przygotowywania dokumentacji, więc tutaj będziemy patrzeć, co da się wpisać. Z tym, że mamy już kilka odcinków krótkich dróg, gdzie będziemy starali się coś robić. Ale moi drodzy, chcę powiedzieć, że my otrzymujemy wsparcie, tak sobie teraz przypomniałam, bo jeszcze była taka promesa 1 556 000 bodajże, to jest na wsparcie dofinansowań swoich, ponieważ jak odczytałam, i tutaj przejdę zaraz do udzielania dalszych odpowiedzi z powiatem, jak odczytałam, ile inwestycji będzie robionych, tam wszędzie jest nasz wkład. A wszędzie jest zagwarantowany wkład 15%, 5% i my musimy ponieść. Ja na dzień dzisiejszy wstępnie, gdybyśmy się po przetargach zmieścili w tych kwotach, to już potrzebujemy ponad 2 miliony na nasz wkład. Więc szanowni państwo, jeżeli będą szły procedury przetargowe, nie będziemy mogli, pomimo że nawet wpiszemy coś, to nie tak, że nie zrobimy, tylko no niestety biorąc 6 milionów, 7 milionów czy 15, to chyba jak potrzebujemy 5% wkładu, to nie zrezygnuję z tych 7 milionów na koszt drogi za 100 tysięcy, żeby tak sobie zrobić, którą możemy zrobić jeszcze rok później. Ja tego nie ukrywam. Ale będzie bardzo trudny rok następny, ponieważ jest tyle dużo wkładu. I teraz przechodzę do rozmów z powiatem. Dlatego, że tak jak mówiłam, droga od Klarysek na Lipiny to jest droga powiatowa. My składając ostatnie wnioski do Polskiego Ładu, to było tak nazwane 2 miliony, 6 milionów i 30. Tak to się nazywa. I do 2 milionów została złożona droga do Szostakowa. Tych 6 milionów, tam przekroczyliśmy 6 milionów, to jest droga z Orzeszkowa w kierunku Jagodnik i te różne wodno-kanalizacyjne, które czytałam. Natomiast do 30 milionów możemy złożyć i 30 milionów wniosek, ale ja ciągle mówię, a gdzie jest wkład? I są wytyczne, to nie można mieć koncertu życzeń, są odgórnie narzucone wytyczne, co możemy złożyć. I dlatego ja w swoim już doświadczeniu mam przykład, gdzie było pierwsze rozdanie Polskiego Ładu i wtedy myśmy zrobili delikatnie i dostali pieniądze. Pierwszy Polski Ład,
a to była droga Lipiny-Dubiny, natomiast, bo nie strzelaliśmy, przepraszam za słowo, bierzemy pełne 30 milionów i kiedy pojechaliśmy po promesy, starostwo przyjechało z niczym, ponieważ pomyśleli, że jak można 30, to i napisali na 30. Niestety, odgórnie było przydzielane tak, aby każdemu dać trochę. I to proszę zrozumieć, jak otrzymujemy środki. Odgórnie, jak są nawet siada komisja, starają się w jakiś sposób dać każdej gminie. I czasem człowiek pazerny traci dwa razy. I dlatego w tym miejscu, gdzie jest do 30 milionów i musieliśmy spełnić wytyczne, jakie były narzucone, udowodnić, że gdzieś tam na przykład powstały uszkodzenia od nas niezależne. W taki sposób złożyliśmy we wniosku drogę, wpisaliśmy drogę w Orzeszkowie we wsi oraz odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do Nowego Berezowa. Koszt odcinka powiatowego to jest 3 miliony. Tam jest dofinansowanie 5%. I tu chcę uspokoić, a nie my będziemy dokładać całe 5%, tylko z 5% 50%, czyli 2,5%. Nie wiemy, za ile pójdzie przetarg. Powiat, bo to jest ich droga, a 2,5% będzie nasze wsparcie. Tak samo jak będziemy starać się robić to na drodze Lipiny. Oczywiście projekt będziemy współfinansować, tak? Dlatego, że jak zaznaczałam na początku, wszędzie są nasi mieszkańcy. I tutaj chcę powiedzieć, że my naprawdę rozmawiamy, a wszyscy wójtowie z naszego powiatu mieliśmy, powiem szczerze, kilka spotkań, już nie wymieniałam, bo tego dużo było, i dotyczą pozyskiwania środków z Polskiego Ładu. I szanowni państwo, są gminy, które na przykład nie mają czego już napisać, składając wniosek do 30 milionów, ale jeśli napiszą cokolwiek, to dostaną, z tym, że zaznaczam, nie 30 milionów. I w taki sposób na przykład został złożony wniosek, a to jest nasze zgodne porozumienie, a przez gminę Dubicze Cerkiewne, która, i teraz nazwę, będzie wyglądało, że gmina Dubicze Cerkiewne modernizuje drogę od Hajnówki, część na terenie gminy Hajnówkę, miasta Hajnówka wchodzi w gminę Hajnówka, od Wojnówki robią na terenie swojej gminy, dalej wchodzą w teren gminy Kleszczele i aż do gminy Czeremcha. Proszę państwa, dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest całość drogi powiatowej i wójt z Dubic Cerkiewnych składa wniosek, żeby pozyskać z Polskiego Ładu jak najwięcej na nasz teren. I tu chcę powiedzieć, to nie jest tak, że buduje jeden wójt czy drugi wójt, rozdaje wójt albo starosta pieniądze. Nie, my to siadamy, rozmawiamy, jak wesprzeć nasz region. Z tym, że po złożeniu tak potężnego projektu będziemy wszystkie gminy podpisywać porozumienie z wójtem z Dubic Cerkiewnych i będziemy partycypować. Dofinansowanie do tego projektu jest 5% i 5% dzielimy na pół, pokrywa starostwo, natomiast 2,5% każda z gmin, przez którą idzie droga, będziemy partycypować w kosztach na długości odcinka położonego na terenie naszej naszej gminy, każdy na terenie swojej gminy. Kolejny odcinek, który został złożony, duży projekt, tam on jest, wszystkich tu już jakby nie wymienię, bo powiat, nie mogę znać jakby wszystkich dróg jeszcze powiatowych, ale jest złożony wniosek też w tym trzecim miejscu do 30 milionów, my to tak określamy, bo nam jest lżej, 2,6,30, tam złożył powiat
gdzie również drogi idą po kilku gminach. W tym wniosku powiatowym jest też złożona droga od drogi wojewódzkiej Hajnówka-Bielsk przez Dubicze Osoczne do Jagodnik. Tu mówię, bo ja pamiętam z rozmów, bodajże odbijamy w kierunku Borka i bodajże do Pasiecznik. I tam dalej pan starosta naskładał, to idą drogi po gminie Czyże, bo to jest modernizacja sieci dróg. I tu znowuż my będziemy 2,5% wspierać powiat w tej modernizacji. Ja dlaczego to mówię? Ponieważ naprawdę będziemy musieli wyłożyć duże pieniądze. Szanowni Państwo, każda gmina, postanowiliśmy, że będziemy się wzajemnie wspierać, bo takim sposobem uda się nam pozyskać nie 30 milionów, ponad dwa razy więcej. A to jest ważne dla naszego regionu, bo powiat by tego nie dostał, gdybyśmy ze sobą gminy nie współpracowały. I dlatego mówię, że my wiemy, budujemy już inwestycje na następny rok z taką składankę, ale ja mówię, postaramy się zrobić, co będziemy mogli z naszych środków, ale słuchajcie Państwo, jeżeli my mamy dać na przykład milion, gdybyśmy nawet dali milion na wsparcie dla powiatu, na te wszystkie drogi, chociaż myślę, że może nie wskoczymy w tak potężną kwotę, a na naszym terenie, naszej gminy powiem, zostanie zrobionych dróg na 40 milionów, to zadam pytanie, czy warto dać ten milion w jakiś sposób wygospodarować i ściągnąć na nasz teren te 30 parę milionów, 40, czy zaprzeć się, nie dajemy dla powiatu i będziemy mieli drogi, jakie mamy. Zostaje nam coraz mniej dróg do zrobienia. I tu przechodzę dalej. Ja to szczegółowo powiedziałam. Nie będę wzywać starosty do nas na sesję, bo to byłoby śmieszne. Podział środków z zabytków był między nami uzgodniony, bo tak jak powiem, tak jak jest 2 miliony, 6 miliony, 30, to są takie podziały w drogach, w inwestycjach. Tak było przy podziale środków z zabytków na restaurację, na prace konserwatorskie, restauratorskie. I moi drodzy, jeżeli z terenu gminy wpływa wniosków na 2 miliony 400, a ja się dowiaduję, że tylko dostajemy milion, więc uważam, że najsłuszniejszą rzeczą jest, tak brzydko powiem, wyrwać cały milion i trzeba podzielić środki tak, żeby prosić, żeby były podzielone tak, aby jak najwięcej dostać w naszym regionie. Natomiast pozostałe wnioski są składane, tak jak mówiłam, w powiecie, co tutaj powiem, do mieszkańców się zwrócę i parafian tych parafii. Nie ja dawałam te pieniądze, nie starosta dawał pieniądze i nie senator Bogucki. Pan senator Bogucki przywiózł promesy, które wskazywały, które parafie ile dostały środków. I jeszcze raz powiem, to jest moja dobra współpraca ze starostą i z innymi wójtami. I na tej zasadzie dostaliśmy na tyle inwestycji na terenie naszej gminy. Jeszcze raz mówię, nie ja dawałam pieniądze. I nie pan starosta. I nie ma tutaj co mówić, wójt jest gorsza, bo starosta jest lepszy, bo dał na tą parafię, a w drugiej parafii będą mówić, że wójt jest lepsza. Szanowni Państwo, i tu jeszcze wyjaśnię już do końca, ponieważ jak odczytałam,
To są środki przyznawane, podjęta jest ustawa o zabytkach i są dotacje na prace konserwatorskie i w pierwszej puli ja mam uchwałę przed sobą, można wejść, mogę podać numer. To jest uchwała, gdzie środków było mało i mogły parafie bezpośrednio składać, aplikować o środki w Urzędzie Marszałkowskim, ale jeżeli udzielają 30 czy 50 dotacji, to pracownik w Urzędzie Marszałkowskim jest w stanie to rozliczyć i skontrolować. Natomiast jeżeli teraz jest rozdanych tyle pieniędzy, że wpływa parę tysięcy wniosków, nie można obarczyć jednego czy dwóch pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam są terminy, żeby rozliczył dobrze wnioski, 3000 albo 4000 wniosków. Dlatego środki zostały rozdysponowane w teren, czyli zostało przekazane, że my mamy udzielać tych dotacji uchwałami, bo przecież tak jak odczytałam, skoro parafia wcześniej dostała były udzielane środki bezpośrednio na szczeblu wojewódzkim, my nie procedowaliśmy żadnych uchwał. To są odgórnie narzucone procedury i jeszcze raz zaznaczam, ani ja nikomu nie zabrałam, ani nikomu nie dałam, tylko zwrócę uwagę, proszę mi powiedzieć, jeżeli jest wymiana stolarki, drzwi i czegoś jeszcze, można pracę podzielić na etapy i zrobić najpierw okna, potem drzwi? Można. Natomiast inwestycja, jaka procedowaliśmy, wyraźnie jest wpisane w uchwale na Nowoberezowo. Przeczytam. Na wykonanie prac związanych z kompleksowym zabezpieczeniem cerkwi filialnej. To dotyczy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nie wyobrażam sobie, jak można położyć część urządzeń i zostawić. Będziemy co czekać, kiedy będą środki, żeby podłączyć jakąś wodę czy cokolwiek. Dlatego tu są kompleksowe i tego zadania w Nowym Berezowie nie można podzielić na etapy. Nie wiem, czy wytłumaczyłam dobrze, ale wyraźnie mówiłam, jeżeli będziecie naprawdę tak potrzebowali, panie radny Skiepko, żeby przyszedł pan starosta, bo wczoraj jeszcze po południu rozmawiałam, to on przyjdzie i panu powie, że to nie on dał, nie ja dałam, tylko myśmy uzgodnili, że skoro nie da się przepchnąć wszystkich wniosków na raz z terenu gminy Hajnówka, więc niech składają wasze parafie do nas. I jeszcze dodam tutaj, jak już jestem, uzupełnię, przepraszam, bo były te pytania jeszcze tutaj. Pani radna, pani przewodnicząca, wytłumaczyłam o drogach, o spotkaniach naszych, czego dotyczyły. Tak, już tak. Tak, i teraz chciałabym jeszcze, Boże, pan radny Kraśko. I tutaj jeszcze chciałam teraz wrócić do tego żłobka Maluszek Tytusek. Proszę Państwa, my mamy uchwałę, która obejmuje, uchwałę podnosi się o dopłatę do każdego dziecka, to jest jedna, która dotyczy wszystkich dzieci i wtedy zwracamy się do wójtów sąsiednich gmin. Na dzień dzisiejszy wiem, że nie mamy porozumienia na przykład z Czyżami, a od nowego roku będę zawierać z Czyżami i to radni wyrażali zgodę i będziemy zwracać się o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z gminą Czyże, bo już wiem, że będzie dziecko z Czyży jeszcze. I tu chcę powiedzieć taką rzecz. W związku z tym, że uchwała dotyczy wszystkich dzieci, nie ma różnicowania, ale nazwijmy tak solidarnie, wszyscy wójtowie muszą dokładać wtedy taką samą kwotę. Chodzi o to, że tutaj bardzo dużo dzieci
jest tak w sumie, po tyle samo mamy dzieci z miastem. Raz jest naszego dziecka o jedną osobę jest więcej, raz z miasta. I dla niektórych gmin to są bardzo duże środki na współfinansowanie i dlatego te akurat gminy wyraziły się w ten sposób, że na dzień dzisiejszy nie wyrażają chęci, czy nie mogą zgodzić się na zwiększenie stawki. Jeżeli chodzi o gminę Narewkę, oni mają swój żłobek, ale chcę powiedzieć, to nie jest tak, że jak mają swój żłobek, to już u nas nie będą wozić dziecka, bo to rodzic decyduje. Jeżeli rodzic jakiś będzie jeździł do Hajnówki do pracy, I pomimo, że jest żłobek w Narewce, on będzie chciał oddać tutaj, więc odda. I tu do tej pory musiała być zgoda wszystkich wójtów. Na dzień dzisiejszy te pisma, które otrzymaliście ze wszystkich gmin, pomimo nawet, któraś gmina nie ma dziecka, ale musieli wyrazić się, ponieważ mają z nami porozumienie i równie dobrze za jakiś czas będą mogli na przykład się pojawić dziecko do naszej gminy. Więc chodziło o to, że musi zapaść jednoznaczna jakby ich decyzja. My możemy postawić uchwałę i przykładowo nasi radni przegłosują, że dajemy większą stawkę i co wtedy będzie się działo w tych sąsiednich gminach, które nie wyraziły zgody. My im do ich budżetów nie możemy narzucać stawek, stąd jest potrzeba ich decyzji. Jaką decyzję podejmą, bo z tego co widzę z pisma oraz radni powyższych gmin. Musimy poczekać, jaka zapadnie decyzja wśród radnych tych wszystkich gmin, które z nami na dzień dzisiejszy współpracują. Chcę powiedzieć, że dzieci z terenu gminy Hajnówka również uczęszczają do żłobków na terenie miasta, gdzie my jako gmina dopłacamy. To są, ja na dzień dzisiejszy nie mam jakby tej kwoty, ale ona, ja powiem gdzie jest. Jest wskazana w informacji oświatowej, która jest składana do 30 października i w naszych budżetach, w raporcie o stanie gminy za rok 2022 też było wskazane, ile dopłacamy do żłobków. My dopłacamy. Z tym, że tutaj tak, chcę powiedzieć, że w szkole podstawowej w Dubinach mamy jeden oddział, w którym są przyjmowane dzieci od 2,5 roku do 3 lat i chyba też tam jest 18 miejsc, także to są już maluszki i są przyjmowane. I ale myślę, że to, czy to wszystko? No myślę, pani wójt, że już tak dużo pani powiedziała, że chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, ale tutaj mnie jeszcze mówi pan wiceprzewodniczący, że chce zabrać głos. Proszę bardzo, pani Golonko. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Sołtysi, chciałem wszystkim podziękować, którzy się przyczynili, że w Starym Kornienie, a tak szczerze mówiąc koło Mochnatego, nie będzie składowiska odpadów niebezpiecznych. Udało nam się jakoś to przyblokować. Dzięki zaangażowaniu Sołtysów, mieszkańców Mochnatego, mieszkańców Starego Kornina, jakby ta groźba jest już za nami. To znaczy udało się nam na naszym terenie zablokować już drugą rzecz, taką niebezpieczną bardzo, bo pamiętam jak było w Dubiczach. Teraz rozblokowaliśmy jakby drugą bombę atomową. Także dobrze, że żyjemy w takim cudownym miejscu i nic nam nie zagraża jak na razie. Teraz chciałbym się podziękować pani wójt i oczywiście dla wszystkich, którzy przyczynili się, że jest tak ładna droga, Mochnate, Chytra, no trochę za Chytrą. Jest jeden problem nieduży. Ona nie dochodzi do samej Hajnówki. Tam nie jest teren naszej gminy. Tam jest teren miasta. Także mam prośbę do radnych miasta, do starosty, oczywiście do ludzi, tych radnych powiatu, oczywiście i do gminy, żeby jakimiś wspólnymi siłami kiedyś dokończyć tą budowę, tą drogę,
bo jest naprawdę potrzebna. Akurat w tych czasach, jak teraz jest Hajnówka, Bielsk, trasa nieprzejezdna, to cały ruch idzie tamtą drogą. Także to dla mieszkańców i Hajnówki, i dojeżdżających do Bielska jest bardzo przydatna ta droga. Także wszystkimi siłami trzeba było kiedyś jakoś ją dokończyć. A jeśli już będzie ta droga naprawdę dobra, to i zrobiona Hajnówka Bielsk, to będzie to rowerowa ścieżka bardzo fajna, bardzo spokojna do przejechania, nawet i do Bielska. Także wszystkim za to bardzo dziękuję. A dla pani przewodniczącej składam bardzo uznanie za tak prowadzenie tej sesji, która tak podolała. Także szczerze mówiąc zazdroszczę, bo ja bym się pogubił pewnie przy pierwszym punkcie. Także pani przewodnicząca, każdy z nas ma swoje jakieś tam predyspozycje i tak trzymajmy się tego. Pani prowadzi to, a ja co innego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja już nie będę przedłużać, bo teraz tak słodko się bardzo zrobiło. Wszystkim słodzimy. Wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj Golonko, ja to będę od niego się uczyć, jak on tam te robi drogi, ponieważ u niego tam koło Górnego Nieskończone, u nas tutaj, jak pan pewnie potwierdzi z wygody, tutaj kawałek Nieskończone, to ty już, Mikołaj, nam podpowiesz, jak my to mamy robić, żeby tak było pięknie jak u ciebie. To jedna rzecz i w końcu dobrnęliśmy tego końca tej naszej sesji. Ja jeszcze chciałam państwu po prostu przeprosić państwa, bo nie byłam przygotowana na takie właśnie jakieś tam sytuacje, które tutaj miały miejsce, techniczne i te inne tutaj troszeczkę miały też wpływ. Myślę, że to taki troszeczkę no jakby nauka i przechodzę do punktu 10. Jeszcze nie przejdę do punktu 10, bo jeszcze będę chciała wszystkich państwa zaprosić na pieśni paraliturgiczne, które odbędą się 1 października, to już będzie szósta gdyby edycja, która odbędzie się w Nowym Berezowie w cerkwi pod wezwaniem Jana Teologa. A mówię to dlatego dzisiaj, że może po prostu już nie będzie sesji, trudno mi powiedzieć, a może jeszcze będzie we wrześniu, to najwyżej jeszcze raz powtórzę. I przechodzimy w ten sposób już. Czy pani wójt jeszcze coś chciała dodać, czy nie? Tak? Znaczy ja chciałam przyłączyć się do zaproszeń wszystkich mieszkańców, radnych sołtysów i wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Hajnówka właśnie. Bardzo serdecznie zapraszamy. To jest naprawdę wyciszenie, chwila taka duchowa dla wszystkich. Warto być w Nowym Berezowie 1 października o godzinie 16 i odbędzie się to w cerkwi tej filialnej, tak, apostoła Jana Teologa. Zapraszamy jako współorganizatorzy wójt gminy Hajnówka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Hajnówka Walentyna Biryłko i parafia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Dziękuję pani wójt i w taki to sposób przechodzimy do punktu 10, zamknięcie obrad 37 sesji Rady Gminy Hajnówka zgodnie z paragrafem 17 regulaminu Rady Gminy Hajnówka. Zamykam obrady 37 sesji.